Jak to się stało, że pan dzisiaj tu przyjechał na trening? To zaproszenie od Rafała Dobruckiego podziałało, żeby jeszcze trochę pojeździć w tym sezonie? No, można tak powiedzieć. No, tak faktycznie to też mam do próby nowy silnik i skorzystałem z możliwości spróbowania tego silnika w konfrontacji z podstartu i żeby coś wiedzieć już, co z nim będzie na przyszły rok. Czyli żadnych startów o jakąś stawkę pan już nie ma, tylko jakieś ewentualne jednostki treningowe w tym sezonie? Znaczy to chyba będzie ostatni trening w tym sezonie i chyba będzie już koniec. Aczkolwiek może jeszcze się nadarzy jazda jeszcze w meczu ligowym w Niemczech, ale to pod dużym znakiem zapytania. Jak by pan ocenił swój sezon w swoim wykonaniu? Jest pan zadowolony? Myślę, że nie był najgorszy. Zawsze może być lepiej i myślę, że każdy tak ze sportowców podchodzi. Zawsze może być lepiej, ale uważam, że sezon przede wszystkim fajnie, bo cało przejechany i myślę, że z takim dość dobrym wynikiem i ogólnie mogę powiedzieć, że oby było tak zawsze, a z roku na rok coraz lepiej. A w przyszłym sezonie zostaje pan w Rzeszowie, czy jeszcze nie wiadomo na tą chwilę? Na tą chwilę jeszcze nie wiadomo, ponieważ kontrakt dobiega końca, a jeszcze rozmów poważnych nie było, także na pewno wyraziliśmy chęć dalszej współpracy, a co będzie, zobaczymy. Na koniec pytanie, jak pan ocenia szansę Falubazu w starciu z Apatorem w meczu o brąz? Muszę powiedzieć tak, że kiedyś tutaj w Zielonej jeździłem i jeżeli chłopaki awansowali do tego finału i walczą o medal, to życzę im z całego serca, aby ten medal zdobyli. Na pewno będzie ciężko, bo brak Patryka Dudka jest tutaj bardzo mocno odczuwalny, myślę, ale wierzę w chłopaków, że podejdą do tego spotkania zmobilizowani i powalczą ten medal.